Radio Koncita, dzisiaj 5 jest września 2016. Informacje TOK FM. Minęła 12.40, Anna Draganek, zapraszam. Sejm odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Głosowanie w tej sprawie poprzedziła trwająca ponad godzinę debata. Po 14.00 Polscy ministrowie spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych polecą do Londynu w związku z pobiciem dwóch Polaków w Harlu. Stało się to kilka godzin po tym, jak ulicami miasta przeszedł marsz milczenia po zabójstwie innego Polaka przed tygodniem. Polska delegacja leci do Londynu na polecenie premier Beaty Szydło. Chce uzyskać zapewnienie, że Polacy na wyspach są bezpieczni. Prezydent Francji François Hollande potwierdził pomysł przeprowadzenia w ciągu nadchodzących tygodni szczytu przywódców Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji w sprawie konfliktu na Ukrainie. Hollande mówił o tym w trakcie szczytu G20. Kolejne informacje TOK FM o 13.00. Dziś w całym kraju pochmurno i deszczowo, najmocniej popada w południowo-wschodniej Polsce. Na termometrach zobaczymy na ogół od 13 stopni w Zakopanem przez 19 w Warszawie do 20 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wszędzie jakaś ciemnota. No nie ma także idealny kraj. Wszędzie ciemnota jakaś. Raport gospodarczy. Jest godzina prawie 12.42, to jest raport gospodarczy Radio TOK FM. Aleksandra Dziadykiewicz, dzień dobry, zapraszam. Dziś jest poniedziałek, więc super fundusze to temat już cyklicznie poniedziałkowych raportów gospodarczych, ale najpierw oczywiście parę informacji z rynku. Euro kosztuje teraz 4,35 zł, za dolara płacimy 3,89 zł, za franka 3,98, a za funta brytyjskiego 5,19 zł. Giełda w Warszawie. Teraz WIG20 zyskuje ponad 1%, 1,6 dokładnie rzecz ujmując. I na pewno jedna rzecz, która warta jest wspomnienia, trwa nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki PGE. No i tam decyduje się sprawa tego, o ile ma wzrosnąć wartość akcji PGE, no po to tylko, żeby Skarb Państwa mógł potem wziąć z tego tytułu trochę więcej pieniędzy. Otóż być może niespodzianka dla niektórych, Skarb Państwa proponuje, żeby kapitał został podniesiony o niecałe 0,5 mld zł. A wcześniej mówiło się, że będzie propozycja o podniesienie kapitału o ponad 5 miliardów. Także zmiana tutaj jest dość duża. To walne zgromadzenie akcjonariuszy trwa. Oczywiście będziemy, jak już sprawa się wyjaśni, jak to dokładnie z tym podnoszeniem kapitału będzie, będziemy do tej sprawy jeszcze dzisiaj powracać. Tak czy inaczej spółkę PGE obserwujemy walne zgromadzenie i decyzje, jakie będą zapadały, na pewno będziemy Państwu jeszcze relacjonować. Raport gospodarczy. Takie coś. Super fundusze. To jest kolejny odcinek audycji Super Fundusze. Dziś opowiemy o takim miejscu w internecie, do którego powinien zajrzeć każdy, kto ma zamiar prowadzić swój biznes, albo już swój biznes prowadzi, ale ma różne wątpliwości z tym związane. Wszystkie informacje o procedurach, o dokumentach, o całym szeregu innych ważnych spraw, które są istotne przy prowadzeniu biznesu w jednym miejscu. To jedno miejsce to portal biznesgov.pl i o nim dziś będziemy mówić w Super Funduszach. Super Fundusze. A gościem Radio TOK FM, gościem Super Funduszy jest pan Sebastian Christoph, dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju. Dzień dobry. Witam serdecznie. Administracja jest dla ludzi, czy administracja jest sama dla siebie? No, ma pan dosyć różne opinie na ten temat. Tak, wiem i jako obywatel też mogę mieć czasami wątpliwości, ale administracja, no co do zasady, jednak jest powołana dla obywateli i może powiedzieć wszystkich, że obywateli. Teraz usłyszę takie głosy w tle. Może tak, ale... Te złe to mogą być dobre, bo jeżeli o Jezusie mówili takie rzeczy, to znaczy, że to... Zobaczyć, że o dobre rzeczy chodzi. To też człowiek i naprawdę ci ludzie... A kultury tu nie ma w Warszawie, bo do Wrocławia pojechał. W ich codziennych sprawach. Urzędnicy też czasami narzekają, bo nie mają sami narzędzi, nie mają informacji, mamy jednak duże rozproszenie tych procedur. Między innymi po to jest właśnie portal biznesgov.pl, który pomaga i przedsiębiorcom, ale także administracji, która jego obsługuje. No właśnie, biznesgov.pl, kto z Państwa ma teraz internet po sobie, to można od razu sobie na portal zajrzeć.
No właśnie, co tam mamy? Co? Taka, nie wiem, encyklopedia internetowa dla przedsiębiorcy? Mogę powiedzieć tak, w zakresie tego, co administracja świadczy, jakie usługi świadczy, które są związane z tymi wymogami, które państwo nakłada na przedsiębiorców, czyli począwszy od rejestracji działalności gospodarczej, poprzez podatki, ubezpieczenia, po koncesje, licencje, zezwolenia, prowadzenie działalności za granicą, eksport. No już pan wymienił tyle rzeczy, że jeżeli jesteście zwykłym człowiekiem, który próbuje otworzyć swój biznes i musi się zmierzyć właśnie z tym natłokiem informacji, choćby, których pan teraz stworzył, no to rzeczywiście bardzo trudno jest się w tym zorientować. I teraz tak, czy portal biznes.gov.pl to jest takie miejsce, do którego przedsiębiorca jak zajrzy, to zostanie poprowadzony krok po kroku od momentu rozpoczęcia swojej działalności przez wszystkie kolejne etapy? Taka jest idea i zapraszamy przedsiębiorców, żeby korzystali nie tylko na początku po rejestracji działalności, ale później również, kiedy mają problemy podczas działalności gospodarczej, bo dajemy nie tylko informacje na portalu, gdzie można oczywiście w prosty sposób wyszukać, czy nawet można je wygooglować, też w wielu przypadkach trafi do nas przedsiębiorca, ale można dopytać również o informacje, które są rzadziej wyszukiwane, a interesują przedsiębiorcę związane z jego biznesem. Wtedy my sięgamy albo do naszych zasobów, albo do innego resortu właściwego i do tego służy m.in. Centrum Pomocy, gdzie można po prostu zadzwonić i zapytać naszych ekspertów o poradę. Centrum Pomocy, to jak Państwo wejdą sobie na portal, to zobaczą po prawej stronie zielony napis wyraźny Centrum Pomocy. A jakie są te pytania, które najczęściej są zadawane przez potencjalnych przedsiębiorców lub już tych, którzy prowadzą? No tak, podczas rejestracji działalności gospodarczej, tu mówimy w szczególności o osobach fizycznych, które rejestrują się w CEIDG. Najczęstszym problemem są kody PKD działalności gospodarczej, które należy podać. Forma opodatkowania, jaką można wybrać w Polsce, bo jest kilka możliwości, a później jak się wybierze, to przez rok ona obowiązuje. No to lepiej się zapoznać, wiedzieć, co jest dla nas... Dokonać świadomego wyboru. Świadomej aktualizacji podatkowej, można tak powiedzieć. No, my wprawdzie nie mamy takich uprawnień, żeby doradzać w jednostkowych przypadkach, ale jeżeli przedsiębiorca poda swój przypadek, my możemy powiedzieć, jaki jest właściwy, odpowiedni dla tego rodzaju, czy to jest zryczałtowany, czy 19%, czy inna forma opodatkowania, czy zarejestracja VAT. Tak? Te wszystkie informacje możemy podać. Jak wygląda ubezpieczenie, czy samodzielnie, czy może rodzinę zgłosić do ubezpieczenia, czyli mimo tego, że oczywiście są do tego też odpowiednie infolinie, bo jest krajowa informacja podatkowa, czy też jest informacja ZUS, to my z nimi współpracujemy i potrafimy te informacje również podać. Rozmawiamy o portalu biznes.gov.pl, pamiętając o tym, że jesteśmy w cyklu audycji o funduszach z Unii Europejskiej, czyli poruszamy się po całej Europie tak naprawdę. Przecież biznes nie musi być w Polsce, ale może być w Europie. No właśnie, teraz czy ja jako przedsiębiorca, który ma pomysł na to, żeby działać nie tylko tutaj, ale też za granicą, czy też dowiem się na portalu, w jaki sposób to załatwić? Jak najbardziej. Ten portal, jego idea w ogóle wyszła z dyrektywy usługowej. Tak naprawdę to był pomysł Komisji Europejskiej, ale ponieważ w Polsce nie było wcześniej takiego portalu Doing Business i my przejęliśmy te podwójne funkcje, mamy też pod domenę Business in Poland. Na Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiosami. Jesteśmy w Polsce. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo. Także zaraz będą wiadomości dnia.
błogosławionaś Ty między niewiastami. Także nie ma Hoffmanów, jest tylko pełno baranów. Już nikt nikomu tutaj tak roli nie daje. Nie XX wiek, już jest XXI wiek. Jako opiekunowi zasłużyli na jego orędownictwo w niebie przez... Chrystusa całej Jego pełni, Chrystusa żywego, zawsze obecnego, Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, Jego mamy głosić i o Nim dawać świadectwo, na Nim budować przyszłość naszych rodzin i całego narodu. Wszystkim radiosłuchaczom, całej rodzinie Radia Maryja dziękujemy za dar wspólnej modlitwy różańcowej. Jest 13. Tu Radio Maryja. Marek Kuchciński pozostaje na stanowisku marszałka Sejmu. Niższa Izba Parlamentu odrzuciła wniosek PO o odwołanie go z funkcji. Platforma wskazywała na rzekome niewłaściwe zachowanie marszałka Kuchcińskiego podczas obrad Sejmu, m.in. w czasie głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Marszałek podkreślał wówczas wielokrotnie, że posłowie opozycji zabierają głos w niewłaściwym trybie i utrudniają prowadzenie obrad. Podczas dzisiejszej debaty w Sejmie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział m.in., że PO nie ma moralnego prawa, by zgłaszać wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Przypomniał, jak Platforma łamała regulamin Sejmu i prawa poselskie. W pierwszym rzędzie przez dwie kadencje siedział pan poseł Niesiołowski i nieustannie, bezkarnie obrażał przedstawicieli opozycji, którzy przemawiali z jego miejsca. To obrażanie było częścią socjotechniki dyfamacji, dyskredytacji opozycji, dyskredytacji w opinii publicznej, pokazywania, że jest niepełnoprawna, że w gruncie rzeczy nie powinna istnieć. Ale przecież to nazwisko posła Niesiołowskiego nie jest tutaj jedyne. W Platformie Obywatelskiej, a później wraz z Platformą Obywatelską działał niejaki Palikot. To, co działo się w związku z jego działalnością, przechodziło wszelkie miary już nie tylko kultury politycznej, którą niszczyliście, ale także łamało wszelkie reguły kultury polskiej. Klub PO zaproponował na nowego marszałka posła Rafała Grupińskiego. Sejm odwołuje i wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów w jednym głosowaniu. Dzisiaj została powołana Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku Senatu Rzeczpospolitej. Stanisław Karczewski wręczył aktę powołania 16 członkom Rady reprezentującym organizacje polonijne i polskie z zagranicy. Gremium będzie stanowiło forum współpracy między Senatem a przedstawicielami środowisk polonijnych. Zadaniem Rady będzie m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią. Chodzi m.in. o oświatę, kulturę, nauczanie języka polskiego, ale również naukę i wymianę sukcesów. Powołanie Rady jest wynikiem szerokich konsultacji, podkreślił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jestem przekonany, że ci doświadczeni działacze polonijni będą bardzo nas wspierać na rzecz umacniania współpracy między Polską i Polakami mieszkającymi za granicą. Na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach rozproszonych jest około 20 milionów Polaków. Chcemy mieć z nimi kontakt, będziemy z nimi współpracować. Będziemy robić to razem z panem prezydentem, razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z dwiema komisjami, sejmową i senacką. Będziemy tą współpracę zacieśniać i rozwijać. Marszałek będzie zwoływał posiedzenie Rady przynajmniej raz w roku i sam będzie przewodniczył jej obradom. Będzie też mógł zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym bez zwoływania posiedzenia, a według danych na świecie mieszka około 20 milionów Polaków. Za niespełna godzinę do Londynu uda się delegacja ministrów w związku z incydentami skierowanymi przeciwko polskim obywatelom.
Wizyta szefów MSZ-u, Ministerstwa Sprawiedliwości, MSWiA potrwa do jutra. Polską stronę chce, by spotkać się z polskimi ministrami. Spotkali się ich brytyjscy odpowiednicy. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak ma również rozmawiać z brytyjską policją. Delegacja ministrów chce się też spotkać z mieszkającymi w Wielkiej Brytanii Polakami, powiedział rzecznik MSZ-u Rafał Sobczak. Być może sam program również tej wizyty będzie jeszcze ustalany w szczegółach po samym przylocie delegacji do Wielkiej Brytanii. My chcemy, by nasi ministrowie spotkali się po pierwsze ze swoimi odpowiednikami na wyspach. Chcemy również, tak jak zapowiedział również dzisiaj pan minister Witold Waszczykowski, rozmawiać z przedstawicielami miejscowej Polonii, Polakami mieszkającymi na wyspach. Była to podjęta decyzja przez panią premier, że sytuacja i te ostatnie incydenty, które miały miejsce, wymagają dodatkowych, wzmożonych działań ze strony polskiego rządu. I to decyzja pani premier, by przygotować pilnie taki wyjazd trzech ministrów do Londynu. Wczoraj w brytyjskim Harlow znów pobito Polaków. Kilka dni wcześniej w tym mieście na skutek podobnej napaści zginął polski obywatel. Policja bada incydent jako potencjalnie motywowany nienawiścią na tle narodowościowym. Według MSZ-u pobici wczoraj Polacy opuścili już szpitale, a ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W Chinach zakończy się dziś szczyt G20, skupiający największe gospodarki świata i Unii Europejskiej. W rozmowach w Hangzhou uczestniczą m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydenci Chin Xi Jinping i Rosji Władimir Putin. Wśród tematów obrad plenarnych i spotkań dwustronnych są wymiana handlowa, terroryzm, problem uchodźców, sytuacja w Turcji, konsekwencje Brexitu, wojna domowa w Syrii czy sytuacja na Ukrainie. W kuluarach szczytu doszło do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, Baracka Obamy i Władimira Putina. Wcześniejsze rozmowy szefów dyplomacji obu państw w sprawie Syrii nie przyniosły przełomu. Wspólne stanowisko jest możliwe, ale do tego jest potrzebny kompromis, ocenia europoseł profesor Zdzisław Krasnodębski. Do tej pory jednak wszystkie spotkania, które były prowadzone, spotkał się minister Kerry z ministrem Ławrowem, nie doprowadziły do porozumienia. Nie wiem oczywiście, jak wyglądają negocjacje i podobno spotkania, które się odbyły do tej pory między prezydentem Obama a prezydentem Putinem, nie wskazują na to, żeby stanowiska się zbliżyły do siebie. Niestety Syria jest takim miejscem, gdzie kumulują się problemy i różnice między różnymi państwami. Pan ten również jeszcze o Turcji, kwestii kurdyjskiej, która tam się pojawia. Moskwa i Waszyngton przeprowadzają naloty na dżihadystów w Syrii. Nie są jednak zgodne co do dalszego losu syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada. Rosja jest zdecydowanie przeciwna jego odejściu, a syryjskie siły rządowe przy wydatnym wsparciu militarnym Moskwy kontynuują ataki na rebeliantów. Według Stanów Zjednoczonych rosyjskie siły atakują w Syrii głównie umiarkowane, wspierane przez Waszyngton ugrupowania opozycyjne. Rosja twierdzi, że trudno jest ustalić, które grupy są umiarkowane. Dziś na północy kraju zachmurzenie duże i przelotny deszcz. Po południu stopniowy zanik opadów oraz większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami oraz deszcz, miejscami burza. Na południu i wschodzie oraz miejscami w centrum opady okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, od północy kraju przechodzący na północny i północno-wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej po aktualnościach dnia. Dziś w parafii kolegiackiej pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Opocznie odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. Czyli kultura do Wrocławia pojechała, prawda? Transmisji w Radiu Maryja i telewizji Trwam, a następnie program słowno-muzyczny pod tytułem Oratorium o Bożym Miłosierdziu w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie. O godzinie 18.20 rozpocznie się msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niezakończone na temat w 1050. rocznicę Chrztu Polski o zwyczajach i tradycjach religijnych na ziemi opoczyńskiej.
Gośćmi rozmów będą ksiądz Piotr Giemza, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Opocznie, pani Barbara Dąbrowska, członek Bielowiejskiego Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej, pani Zofia Pacan, artystka ludowa, pani Lucyna Wąsik, przewodnicząca zarządu gminnego koła gospodyń wiejskich gminy Opoczno i pan Jan Łuczkowski, były wieloletni dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie. Wszystkich mieszkańców Opoczna i okolic, a także całą rodzinę Radia Maria serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Święto ubogich. Bardzo podniosła uroczystość kanonizacyjna Matki Teresy z Kalkuty i liczne grono ubogich, którym poświęciła całe życie. W naszym dzienniku wspaniałe chwile z Rzymu. Wspólnota przyjaźni i radości. Nasz dziennik zamieszcza obszerną relację i piękne zdjęcia z dziękczynienia w rodzinie. Wypełniamy postulaty sierpnia. Premier Beata Szydło wsparła postulaty polskiego przemysłu, zwłaszcza górnictwa. Wcześniejsze emerytury dla rolników. Czy rolnicy będą mieli takie same przywileje emerytalne jak inne grupy zawodowe? Szczegóły w naszym dzienniku. Czas próby i świadectwa. Czy modlisz się za ojczyznę? Jeśli jeszcze nie, to prosi cię o to Anioł Stróż Polski. Przeczytaj i działaj. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa, zapraszam na aktualności dnia. Obudź się.